Dobra, czy wszyscy wszystko wiedzą? Chyba tak. Nie wiem tylko dlaczego Rudy nie jest za drzwiami. No to się rozejdź. Poczekam, żeby się na ciebie wysprzęglić. Seat i ta dziewiątka. No to dlatego w pierwszym rzędzie siedzisz. Seat i ta dziewiątka zostaje. O kurde. Dobra, Bartek, chodź, jedziemy. Chodź, specjalne zaproszenie mamy. A ty partnera, Franek, nie masz? Matkę ci zbadać. Mama. Znalazło się dwóch do tego. Franek, masz zostać, dyżurny mówi. Czekaj, wiesz, pies jest bardziej kubaty. Dobra, no to tak, macie dziś zadanie bojowe, macie dzisiaj nagrać reklamę, dostaniecie dostęp do części nowych wozów. Jaką reklamę? Jaką reklamę? Możesz głośniej mówić, nie na ucho. Szybciej. Tu jest to reklamować? A to już wy macie sobie odpowiedź. Co mamy reklamować? A gdzie tutaj jest to? To jest mój drugi komendę. Pies, generalnie. Aha, co? Aha, czyli mamy reklamować jak KSP jest dobre? Tak. Dobra. Możemy nawinąć żart o granatniku, czy nie wypada? Może lepiej nie. Czy nie wypada? No dobra. Po co mi ta atrapa? Wszystko wiecie? Zgubi chrupkę? Franek! A teraz dla kogo? Widać, że Franek wyszkolił. Witam was, widzowie, w dzisiejszym odcinku. Już nie bawi ten odcinek, a dopiero go zaczęliśmy. Ty, bo mi jajce odgryzie. No, szkolony chyba. Bierz go, chyba, bierz go! Nie, no gdzie? Będę musiał odstrzelić. To ja. Dobrze, to my idziemy. Do nogi. Znakomicie się, widzowie, dzisiejszy odcinek rozpoczyna. Dzisiaj nowy Seacik, tak jak mówiłem, dokładnie chyba to się Cupra nazywa, bo to już jestem nowszy niż Seacik. Proszę pana, jeżeli pan jest pod wpływem, to proszę odejść, tak? Ale ja chciałem się zbadać, bo chcę prowadzić auto. No wie, to od razu go na ten, na wytrzeźwiałkę. Kluczyki potrzebujemy. Jeśli będzie 1500 łapeczek w górę, to zrobimy kolejny odcinek z Seacika, być może na jakieś zloty się udamy, tak wiecie, po służbie tym, żeby coś złapać, nie wiem. Kurde, był taki rapperman, tako enzym. To? Enzym taki. Enzym? A co ten enzym zrobił? Nie wiem, znaczy ma się jakieś maczety bić chyba. Aha, o tym mówisz. No tak śpiewa, że... To on się chyba trochę inaczej nazywał. Tak, no enzym. No wymuszenie, wymuszenie! Jaką my w ogóle jednostkę mamy? Pisz do dyspozytora, bo nam chyba nie pojedzie. Zatrzymać ich może, panowie? Czemu? No a nie widzieliście, co zrobili? O psie zapomniał! Dobra, wykonuj dwa telefony. A nie, czekaj, tu jest. To jest bardziej kubaty od niego. A nie, to nie on, bo to drogówka pojechała. Dobra, dzwoń po Franka, że psa zapomniał z remizu odebrać. 94-00, mamy tutaj rozbity pojazd zaparkowany zaraz na lewo od komendy w stronę Śródmieścia. Podeślijcie tutaj kogoś. Jaką jednostkę mamy, bo nie rozpoczniemy służby? No to pisz to w tej nogi. Ty spacja, głupi spacja. Napisz z niebieskim serduszkiem, będzie wiedział, że to ode mnie. Ty głupi spacja lub przecinek serduszko? Tak, niebieskie. Bo jak aha, czerwone to od Zbigniewa. Spacja, masz enter. Aha. Dobra. No dobra, wyślij mu to, no. No wysłałem, no. W ogóle jak ty chcesz, no? 63. A. 00 tu 63. Mam informację. Aha, bo on nas przed chwilą wywoływał. Jednostki, która jest na miejscu, potrzebuje wsparcia, ma osobę będącą pod wpływem środków odurzających i zakłóca porządek publiczny. Udajcie się tam. Przyjąłem. Stary, czekaj, gdzie my mamy koguta? A nie, bo chyba w tym modelu nie było koguta na dach. A mam się tutaj na tych szybkach, widzisz? Takie dwa zyzle. No to przypuściłem. Stary, a powiedz mi, jak ty widzisz aktualnie nagranie tego, jak to się nazywa, tego spotu? Ja nie wiem. Bo trzeba nie dość, że miejsce znaleźć, żeby nagrać tą reklamę, to jeszcze co tam powiedzieć? To trzeba chyba śmiesznie zrobić, jak ten inny policjant na TikToku, nie? Ja widzę tak, 4 piwa na rozluźnienie, a po co też pójdzie? Czekaj, my na molo jedziemy w ogóle. No. Że tam ktoś wjechał samochodem, że drogówkę wysyłają? Tam... Nie ma chyba znaczonego, że nie wolno, więc coś pewnie wie. No jedziemy. Dobra, no. Wyłączę blach. Wyłączę bomby. Blachy chcesz wyłączyć? Blachy schowam. Wiesz, jakiś szybki ten Seat? Ten Cupra, kurde, co ja mam z tym Seatem? Cupra. Ja wiem, był taki gościu, co tego Seatem jeździł. Takim białym? Takim białym i on z temu rzeczy zamówił do niego i tego. I jeździł jak powaleniec. Chyba tutaj. A patrz, ktoś macha z przodu. Skąd to bierzemy z policji? Dobra, wychodź do niego, ale to on naćpany? Panowie,
Tak, co się dzieje? Jakiś wariat. Jaki wariat? O co chodzi? Upił się, z jakimś kijem nam tu łazi. Weźcie go, bo my tu szkody narobić zaraz. No dobrze, dobrze. 00063. 00 zgłasza. Rzucimy się na niego? Zgłaszam, że jesteśmy na miejscu, mamy jakąś osobę. Uderza kijem, właśnie nie wiem, czy wsparcie będziemy potrzebować. Pan się odsunie od nas, policja! Ale co ja mu zrobię? Nie wiem, no strzelić trzeba chyba, nie? Jego? Kurde, no nawet gazu pieprzowego nie mam, czekaj, miej broń dobytą. Zagłówkę weź. Proszę pana, proszę odrzucić ten kij i nie podchodzi pan do nas, bo użyjemy środków przymusu bezpośredniego do pana. Pan nie podchodzi. Sam jesteś paszą, ty, no co on nabiegale? Dobra, stary, czekaj, na prewencję czekamy, bo nic no nie zrobimy. Pan się odsunie stąd! Panowie, zróbcie coś z nim, no. W lokalu ktoś jeszcze jest, czy wszystkich pan tam wygonił, nie, czy coś? Nie, ma nikogo. Już uciekli wszyscy, tak? Tak? Pracowników też nie ma. Tak, tak. Szymano, jakieś pomysły? Czekaj. Ej, paszą! Paszą, blet! 94 z nie, no, co ty? Zostaw to, brzmi, aż ktoś nagra. Dobra. Zostać pany na pijany, co on jest? Nie, zgłaszam się. Chyba Ukrainiec. Czekaj, podejdę z alkomatu, sprawdzę. To może złapię. Ty, bo cegłówkę wziął. Panie! Ej! Paszą! Odsuń się pan za radiowóz podejdzie. Dobra, odsuń się, Szymon. Nie rzucaj, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj. Nie próbuj rzucać. Dobra, poczekaj chwilę, ja do nich podejdę. Tylko nie podchodź za blisko. Nie mogę się odsuwać teoretycznie, widzowie od policjanta. Ty, bo ucieka. Szybko, szybko! Kurde, co jest? Co wam? 00063, zgłoś się pilnie. Przecież on się utopi zaraz. Osoba wskoczyła do wody, chwilowo nie wypływa, potrzebujemy pilnie wsparcia czegoś. Ktoś umie z was pływać? Ja umiem. O, rudy! Ja umiem pływać, ale ja stąd nie będę skakał. Nie, no nie skacz, nie skacz. Tu jest. To wiecie co? Podjedźcie na plażę, na plażę. 45, zgłoś dla 00. 45, zgłaszam. Jak tu zjechać? Zostań może tu na molo, zostań, bo tu ma schody. Wiem, jednostka potrzebuje wsparcia. Dobra, przyjąłem. No pierdziele, cały KSP zaraz przyjedzie, nie? Oho. Ty biegnie tam po plaży, dawaj. 63 do jednostek będących na wezwaniu, zjedźcie na dół radiowozami. Tam już łódka płynie chyba policyjna, dobra. Szybko wyruszyli. Widzowie, na tą chwilę my nic nie możemy zrobić, no mówię, bo ani nie oddamy strzału do niego, tak naprawdę nic, nie? On na lądzie teraz widzę. Co jest? Nie wstawaj, zostań na ziemi, nie wstawaj! Przytrzymajcie go szybko. Informacyjnie, tutaj od 45, jesteśmy na miejscu. Cześć, macie apteczkę albo coś? Tak, już mamy, zaraz wrócę. Proszę się odsunąć, nie nagrywać, proszę się odsunąć. Jest tutaj prowadzona interwencja policji. Proszę. Dobra, jak oni się zajmują widzowie tym, to ja wezwę tu pogotowie po niego, bo musimy na razie, wiecie, mieć czystą dupę, że tak powiem. 00063. 00 zgłasza. Potrzebujemy pogotowia na miejsce, osoba została przez nas zatrzymana, ale dla celów bezpieczeństwa nie przyjadą. No dobra, to my chyba więcej nic nie pomożemy, będziemy się zbierać. Nie, no nie żygaj, proszę cię. Dobra, ja się. Albo dobra, to się pogotowie nim zajmie. Dobra, no stary, no twoja sprawa, nie? Bo... No dobra, to chodź, my się zbieramy już, chodź. Teusz, podwieziesz nas później do nas. Aha, poczekaj. Dobra. O, przyszedł. O, pan przyszedł. Poczekaj pan sekundkę. Szymon? No, co tam? Znaczy pan będzie obok, bo ja nie ten wydział. Co my mamy teraz zrobić z nim? Z panem? Bo to my chyba nie przyjmujemy teraz to, bo zaraz, bo pan mi się wydaje, że musi na komendę teraz pojechać, nie? Żeby złożyć zawiadomienie o... No w sumie właśnie nie wiem. No w sumie też nie wiem. Spytać, tak? No właśnie nie wiemy, proszę pana, co zrobić, bo my nie w tym wydziale, nie? Na chwilę obecną, tak szczerze mówiąc. I ucierpiał ktoś? Pan ucierpiał w lokalu? Nie. Mówi, żeby chłopakom dali jakieś woreczki, żeby plaży, wiesz, jakoś nie zażegał. A już pogotowie jedzie. Aha. Dobra, to przekażemy pogotowiu. Wiesz, tutaj stoi Ta, ale niech go zabierają, mniej papierków będzie później i no, na nich, nie, ja nie będę odpowiadał. Witam panowie, co mamy? No, gościu, prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, no. Szymon, zostaniesz przy nim? W życiu. Stary, bo ja nie wiem co zrobić, bo tu mu lokal zniszczyli, nie? I ja nie wiem teraz co zrobić, w sensie notatkę od niego to w sumie wy bardziej zbierzcie niż my. No nie no, pan to złoży po prostu. Weźmy notatkę po prostu. Bierzemy od to tego. Inaczej, wy się nim zajmijcie, a my dopełnimy formalności. A, no dobra, z nim. No to słuchaj, dobra, młody chodź. 00 zgłasz się do 63. Pisz temu dyspozytorowi, że idziemy 00, film nagrywać z psami. O. Zgłaszam, że ja wyjeżdżam z miejsca interwencji, prewencja została na miejscu. Wracam na służbę.
czy w teren? W teren czy na służbę? Poczekaj, czysto teoretycznie możemy wrócić w teren, ale nie na czynną służbę. A? No, iść na jakieś do baru, znaczy... A nie, bo to się mi te czasy skończyły. Dobra, dzwoń do Franka, żebyśmy się styknęli gdzieś z tym psem i... Znaczy z nim i jego psem i nagrali filmy. Dawaj tą sukę. A to pies czy suka? Nie wiem, chyba bo... No pies! Bardziej w biednym radiomarzie. Ale to jest trochę głupie, bo my nie powinniśmy blach pokazywać chyba, nie? Jakie mamy w nieoznakowanym radiowozie. Dobra, zaparkujcie tam na lewo, nie? I z bombami. 64 zgłoś dla 00. 4, proszę. Ja mam pomysł na hasło. Ja mam pomysł na hasło. Czekaj, bądź na radio, ja sobie radio wyłączę, dobra? Stary, stajesz tutaj. Co? Widzowie, nagramy wspólnie TikToka. Nagramy wspólnie TikToka. Stajesz tutaj ze mną, co? Ale będziesz ty mówił, nie? No, i mówisz tak, jak masz problem. Nie, czekaj. Jak masz problem, to dzwoń po psa. Nie, czekaj. Jak. Kłopot masz, to dzwoń po psa. Którego? I wtedy. I wy wtedy w dwójkę, albo. Nie, czy ty, Franek, z psem przyjdziesz? I ty powiesz, przyjedziemy razem z psem. Czy coś takiego. Czekaj, jakoś to musimy podobnie zrobić. I to ma być czego? I to czego? To ma być jej reklama zachęcająca? Nie wiem. No, bardzo. Czy ja ci wyglądam na wydział do spraw. Nie wiem. Z ulepszania reputacji policji? Tego się nie da. Czy wydział do spraw zatrzymywania osób nieletnich, nietrzeźwych na plaży? Dobra, widzowie, teraz uruchamiamy takie magiczne narzędzie. I będziemy nagrywali. Masz już sprzęt włączony? Dobra, 3, 4. Jak kłopot masz, to zwoń po psa. Razem z nim przyjadą policjanci, którzy rozwiążą twój problem. Przez to viral będzie. No dobra. A, i podaj łapę teraz. Stary, wsiadaj, no 3 minuty czekaj. Dobra, jest, z nim jedziemy, jedziemy. Go. Chodźcie. Ja z nim jem, ja z nim jedę. No to jedź z nim, no i tak na komendę jedziemy. Drzwi po nim się zamyka, wiesz? Sam się zamknął. A faktycznie, tylko no dobra, jak to jak cię ujebie, to ten, nie? To nie dobra, nie, nie wkładaj palcy do buzi. No dobra. Dobra, no to jedziemy, na bombach czy nie? Nie, jedziemy, k***a. To jedźcie. A właśnie, widzowie, bo ja na radio nie wszedłem, trochę tak... Czy zgłasza? O, właśnie. Udajecie się z 45 na komendę, czy na teren wyruszać? A ja się udaję z 45. Idealnie, widzowie, na radio z nim wszedłem, nie? Franek, ty wiesz, że i tak zawróciłeś na zakazie zawracania? Nie widziałem znaku. Nie było znaku. Co ci jest? Mówię. Mówiłem, k***a. No mówiłem, nie wsadzaj mu tego. Bardzo? Ty, ale mam pomysł. Mam pomysł. Mam pomysł. Chodź do jakiegoś pokoju pielęgniarza czy coś. Panie dyżurny. A nie ma nikogo na recepcji. Nienawidzę psów. Siadaj na dupsku. Wyciągnij mi kryla, dobra, i będziesz nagrywał. A ty powiedz coś takiego, czekaj. Lepiej z psami nie zadzierać, bo nawet my cało nie wychodzimy. Czekaj, jakoś tak. A na mnie tego, na mojej... Tak, będziemy na tobie robić wyświetlenia. Aha. Lecisz. Tak, na twoim nieszczęście robimy virala, dobra. Lecimy. Do nogi, brr. Brr. Siadaj. Albo nie, poczekaj, chodź. Usiądziesz na tym, tu za nim usiądziesz, usiądź za nim, tak. Weź mu powiedz, żeby jakąś dumną minę pokazał, nie wiem jak się psu tłumaczy. Pies, masz być jak... Jak lew. Jak lew, jak tygrys szabrozem. Chcesz oglądać jak virala robimy? Stawaj z tyłu. Tylko musisz cicho być, bo to plan filmowy, nie? Śmieć telefonem, będzie oświetlenie lepsze. No, weź trochę, Franek, trochę do tyłu, bo żebyś tak za bardzo w kadr nie wchodził. Nie, że jesteś brzydki, tylko po prostu zasłaniasz. I jesteś brzydki. I jesteś brzydki, bo nam wyświetlenia spadną. 3, 4, akcja. Lepiej z psami nie zadzierz, bo no, nawet my z tego cało nie wychodzimy. Dzięki. Piękne, no, to będzie viral. W kredytach macie mnie oznaczyć. O, pan dyżurny, pan dyżurny! Witam naszego najlepszego psa. Cześć, Franek. Dzięki. Cześć. Nie jeden pies tu. Boże, to będzie złoto. To będzie złoto, nie? Dobra, widzowie, na koniec filmu, na koniec tego filmu będzie TikTok. 63 zgłoś dla 00. Zgłaszamy się. Dostałem informację o wypadku kolumny rządowej. O cholera. Tam wsparcia, udajcie się, macie na urządzenie lokalizację. Beata. Nawet nie mów tak. Przyjąłem, ale to jest wypadek jakby aktywny, czy to jest tylko zdarzenie? Ciężko stwierdzić, udajcie się tam, zobaczycie. Zrozumiałem. Dobra, włączę bumpy. Czekaj, no zaraz, bo z tabletu muszę przerzucić to, na GPS-a. Gdzie są trochę? Tu sobie stację podjadę. Tylko wiesz, że generalnie ktoś, kto będzie montował tego TikToka, musi to z głową zrobić, bo tablic nie mogą być pokazane? A czemu? No bo co, będziesz w nieoznakowanym radiowozie tablicę pokazywał? A, no tak. No stary, no.
A ciekawe, czy wpadnie. W ogóle to ktoś z policji montuje, czy my to na lewo? Na lewo. Na zewnątrz zlecamy. Na lewo też możemy zlecać. Ciekawe, kogo zobaczymy w tej kolumnie rządowej. Ja mówię, czy już bomby, bo już mnie uszy bolą. A czy no jedź, bo to gdzieś tu ma być. Ser prezydent, albo ser premier, albo coś tego. To tu trochę. Co tu się stało? Opa, i kolejny wypadek! Tyłu się, zatrzymaj się z tyłu, bo ja nie wiem co tu się dzieje, nie wiem czy drogi nie będziemy blokowali, bo tu zaraz karambol będzie. Już jest. Weź na razie zatrzymaj ludzi z tyłu, żeby na razie przez chwilę, nie wiem, coś tam. 0063 00 zgłasza. To jest ta kolumna widzowie rządowa? Panie, nie rusza pan zaczeka chwilę, bo ja tu nie wiem co się dzieje. Na miejscu interwencji. Ale proponujemy ci pieniądze zamiast przyjąć to dnie. Cisza, państwo z SOP-u, tak? Tak. Które auto doszło do wypadku SOP-u? Te? To BMW, tak. No i które auto, z którym zderzone? Tutaj go. Fiutki samochód. Z tym Golfem, tak? Tak. Tak, z Volkswagenem. Okej. Okay. Pan w tym czerwonym, co pan tutaj... Ja jestem ten, świadek. A, świadek, dobrze. Tak. To proszę zgasić auto trochę bardziej na ten zjechać, na krawężnik. No dobra. Awaryjne i wyjść. I dokumenty przygotować. Dobra. Stary, co tu się dzieje? Max Kolanko, możemy... Panowie, ja prowadzę interwencję, proszę czekać na boku, nie podchodzimy, nie przeszkadzamy. Ja chciałem, przepraszam, ten tutaj SOP-u wjechali we mnie, proszę to nagrać, wjechali. A tu co się stało? Stoimy w korku, jestem pierwszy. I ten debil z tego Opla, no mówiąc ładnie, grzecznie, aha, bo pan z Daci jest tutaj, tak? Tak. Poradzicie sobie sami, czy policja potrzebna? No właśnie uciekł. Uciekł? Uciekł, nie ma. Przeparkuje pan samochód... dużo kosztuje. Za naszego Seata, widzi pan tam? Dobra. Kto jest odpowiedzialny? A nie, państwo są odpowiedzialni, bo wy na sygnałach jechaliście, tak? No tak. No przynajmniej się przyznali widzowie. Bo generalnie to, że ktoś jedzie na kolumnie rządowej, po prostu ma na sygnały, do niczego go nie zobowiązuje. Po prostu może na czerwonym świetle jechać, ale nawet jak ktoś w niego wiedzie, to już jego wina. Ostatni to pan nie zjechał nam. Bo zjeżdżałem z nakazem w prawo. Pan ostatnim wozem jechał? Ja jechałem zgodnie z nakazem. Ale nie, poczekaj pan, kolumna rządowa. Znaczy, jechaliście ostatnim autem, tak? O kurde, głowę się uderzyłem. Ostatnim autem, tak? To gdzie do cholery czerwony kogo, przepraszam bardzo? Aha. Wjechali we mnie bokiem, no ja nie wiem jak oni to zrobili. No to ale z prawej strony, tak? Z prawej mi tu wjechali. Czyli oni przy krawężniku jechali. Wytłumaczyć panu. Jak to no, było? Wytłumacz mi pan. Pan zobacz, my jedziemy. Aha. I on tym Golfem nagle skręcił z tego pasa tutaj lewego na prawy. Co pan mówi w ogóle? Ktoś miał kamerkę? Teraz pan tu nie wrabia w coś. Kolumna rządowa ma kamerkę? No nie mieliśmy akurat. No to proszę pana, cokolwiek pan nie zrobił w Golfie, to jest wina wasza. Wyjechaliście na kolumnie rządowej. On już nie widząc ostatniego pojazdu zjechał. Pan macha, dobrze, że pan mi się przypomniał. Ale panowie, bo ja zaraz tu pana... No? No, słucham. Jak to się stało? No panie, ja jechałem, zjechałem tutaj na bok, bo ja stałem prawie tu na początku. Jechałem, bo córkę z przedszkola muszę odebrać. No ale stwierdzę, że się zatrzymam, bo ten, ja w ogóle kamerkę taką. O, sprawdź mi, trzymaj terminal i sprawdź mi ich wszystkich, a ja sprawdzę nagranie. Daj mi się czymś pożytecznym, a nie z telewizją rozmawiasz. Nie no, pan ze mną gadał. No tu mam terminal, no gdzie ty idziesz, trzymaj go. A tu. No tu, trzymaj go. O, chyba panowie druga jednostka przyjechała w ogóle. Dobra, już patrzę na tym telefonie pana, co tutaj ten... to do drugiego tego wypadku, co był po drodze. O, cześć. Co się dzieje? Znaczy, co chcecie? Chcieliśmy się zapytać, na jakim jesteście już etapie, tak to może, że... Jesteśmy na etapie zderzenia kolumny rządowej, czyli tutaj czarne, granatowe BMW. No jeszcze powiadał na pan z ochrony. Tak, a Opel wjechał w dupę Daci i uciekł. Kierowca. Poszukiwanie. Dobra, to pana z ochrony zapraszam na boczek. Ma pan przy sobie dokumenty tożsamości? Mam, bo jestem na służbie. To poproszę. Dobra widzowie, jasne wynika. Kolumna jechał poza kolumną, bez dźwiękowych, co najlepsze. W ogóle jest freewalka. Dobra, proszę pana, dziękuję za nagranie. Ja sobie tak. Je przeszedł tylko na telefon, dobra? Dobrze. Proszę pana, ja nakładam na pana mandat na razie za spowodowanie wypadku. Czy przyjmuje pan mandat, czy sprawa... trafia do sądu. Szpa, będę się sądowo stykał. Dobrze, czyli wniosek do sądu piszemy. Dobra, widzowie, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i że zostawicie łapki w górę, a teraz słuchajcie, więcej nie przedłużam, przypominam o rekrutacji do ekipy w każdą środę. Tylko, że w tym tygodniu wyjątkowo nie o godzinie 17, tylko o godzinie 20 na live'iku. A teraz słuchajcie, oglądajcie TikToka, może nie wyszedł najlepiej, troszeczkę cringe'owo, ale oglądajcie.
Jak kłopot masz, to zwoń po psa. Razem z nim przyjadą policjanci, którzy rozwiążą twój problem. Nie było znaku. Co ci jest? Ujebobie. Mówiłem, k***a. Lepiej z psami nie zadzierzę, bo nawet my cały nie wychodzimy.